Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, jaką jest dawno obiecywany i dosyć długo przekładany Cyberpunk 2077, do którego, no przyznam szczerze, jakoś wielce mi się szczerze powiedziawszy nie śpieszyło z prostego powodu. Raz, że były strasznie ludzie nagadywania tego Cyberpunka, jakie on jest źle zoptymalizowany, jakie to, jakie tamto. Ja podchodziłem do nagrania tej gry dwa razy mi nie wyszło, bo coś tam. I finalnie mi się odechciało, po Avengersach wyszło Medium wyszło Resident i jakoś tak priorytety się wszystkie poprzesuwały i tak Cyberpunk spadał. No ale koniec końców, prędzej czy później trzeba było w końcu wziąć się do tej roboty i go w końcu wziąć i ograć, więc mamy w końcu na tapecie Residenta. Cyberpunk 2077 w wersji, nie wiem, po jakichś chyba 11 update'ach, 11 patchach, więc może w końcu będzie w miarę przyzwoicie, może będzie ok, może nie będzie takiej tragedii, może nawet mój blaszak go w miarę, powiedzmy, udźwignie z wspomagającymi go ewentualnie modami, które wgrałem, więc mam nadzieję, że będzie, powiedzmy, w miarę ok. Jak nie, będę albo kombinować, albo znowu Cyberpunk zostanie wstrzymany i ogramy coś innego na czas, póki się nie zaopatrzę w trochę lepszy IMO sprzęt po upgrade'zie. Tak więc co? Nie będę już przedłużał, żeby nie było... Nie mam w sumie o czym pogadać tak naprawdę na chwilę obecną, więc po prostu lecimy z nową grą. Klasycznie dla mnie poziom... To jest ładne w sumie, to mi się podoba, takie przeskakiwanie... Między wyglądem w ogóle samochód się różni. Jest taki coraz bardziej opancerzony, nazwijmy to. Fajnie, ciekawe, ale dla mnie klasycznie poziom łatwy, poproszę, dziękuję. Kurde... Nie jestem pewien. Korci mnie, żeby wziąć albo punka, albo korpo, ponieważ nomada już wybierałem chyba... ze 3 razy, raz, żeby przetestować, jak gra działa, 2, żeby nagrać odcinek, 3, żeby nagrać odcinek i po raz 4, czy chce mi się rozpoczynać fabułę z Nomadem? Niby tak, niby nie, niby Nomad jest najciekawszy, nie wiem w sumie czemu. Ale no dobra, powiedzmy, że okej, niech będzie ten Nomad. Skoro już 3 razy poszedłem do Nomada i to ograjmy tego Nomada raz, a porządnie, więc niech będzie ten Nomad. Dobra, facio, niech będzie i jest oczywiście te tworzenie postaci, także ja nie będę kombinował, w sensie wiem co chcę stworzyć, wiem jak chcę, żeby wyglądała moja postać mniej więcej. Tak więc wydaje mi się, że nie będę przedłużał na siłę i po prostu zrobię cięcie i wrócę do was, kiedy już moja postać będzie, powiedzmy, w miarę poskładana, także dajcie mi chwilkę i... No i dobra, wróciłem, postać skończona, zdaję sobie sprawę, że ona się niczym nie wyróżnia tak na dobrą sprawę, absolutnie niczym, jest najprostsza, najnudniejsza w świecie, ale z drugiej strony na chuj w FPS-ie mi jest postać jakoś dziwnie skonstruowana, która w sumie nie wiem jak wygląda i w sumie po co ona wygląda. To jest dobre pytanie, wydaje mi się, że chyba nawet nie ma opcji, żeby wyjść z perspektywy pierwszej osoby z wyłączeniem pojazdów, ale tak to po co? Po co? Z drugiej strony, no tak, ja preferuję takie postacie, nazwijmy to, tworzyć postacie naturalne, nie lubię jakichś takich dziwnych, udziwnionych, nie wiem, w sumie... Nie czuję jakiejś wielkiej satysfakcji, kiedy te postacie są jakieś karykaturalne, z wyjątkiem tego, że usunąłem mu sutki, żeby wyglądał jak taka... jak typowy facet z anime, sześciopak, klata i brak sutków. Da się? Da się.
No ale tak, czy coś jest tutaj coś do ulepszenia, do zmiany? Włączę też przy okazji cenzurę, nie wiem po co, nie wiem po co, w sensie wiem po co włączałem cenzurę, nie wiem po co jest to całe udziwienie z rozmiarem przyrodzenia, absolutnie nie rozumiem tego, zwłaszcza, że były z tego co pamiętam dwa. Mały i duży. Po co? Nie mam pojęcia, absolutnie. Mam wrażenie, że była cała masa jakichś bezsensownych, głupich decyzji podjęta podczas tworzenia tej gry. Ale w każdym razie, postać jest stworzona, taka postać mi odpowiada, taką chcę. Budowa ciała, czy tutaj coś się zmienia pod kątem mojej postaci? Chyba nie, ale dobra. W co ja poszedłem? Wydaje mi się, że tak, że była budowa ciała, była inteligencja, było chyba wszystko po trochu, w sensie... Rozprowadziłem chyba tak mniej więcej te punkty. Inteligencja, chyba że bez inteligencji zamiast to było... Co mi to daje? Zwiększa obrażenia krytyczne. Okej, okay, zwiększa pancerz za każdy poziom. Chyba to było w ten sposób. Tak plus minus, kiedy ostatnio to tworzyłem, bo nad tym troszeczkę mi się zeszło. I w sumie to tyle. Więcej wydaje mi się, że tworzyć nie trzeba. Też odkryłem wcześniej, że jak się klika na... Jak się klika na ten odcisk palca, to się pojawia taka notatka odnośnie... Silverhanda. Także taka ciekawostka. Nie chcę mi się tego po raz drugi czytać, jak... Jak chcecie, możecie to sobie zapauzować i sobie to ewentualnie przeczytać. Ale chociaż nie wydaje mi się, że ta notatka jest już gdzieś w internecie od dawien dawna. Dobra, postać stworzona, punkty rozdane, więc wydaje mi się, że IMO zaczynać można. Przy okazji, jak będzie to się kurna operowało pod kątem tych FPS-ów przeklętych? Mam nadzieję, że po tych wszystkich patchach nie będzie aż tak źle. Chociaż trudno określić, jak to wszystko będzie wyglądało. Pożyjemy, zobaczymy. Powoli spadają, spadają. Na razie. No, na razie jest tak w miarę okej. Okay. Na razie nie ma tragedii, ale zobaczymy za chwilę, jak odpalimy grę. Spada, dropło, podniosło się. Trochę spadło, trochę się podnosi, jest w miarę powiedzmy okej, nie ma tragedii. I na jakim poziomie się utrzymuje? Na takim trochę... Takie trochę tragedia i w sumie chyba trochę... Trochę złą twarz dobrałem jednak i trochę nie taką fryzurę. Ale no tam pal licho. Mówię, no tej postaci raczej nie będziemy jakoś dużo, wydaje mi się, widywać. Tak mi się wydaje. Przynajmniej mam taką nadzieję teraz, jak na to patrzę. Jak przyjechałem, to mówiłeś, że to na pewno nic poważnego. Okej, witaj w Cyberpunku 2077. Pierwszy raz w Night City. Dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś już doświadczonym edgerunnerem, możesz włączyć podpowiedzi. W czasie rozgrywki dostęp do samouczków masz w bazie danych, poboczne jak, podobnie jak do wpisów na temat najważniejszych zagadnień Cyberpunka 2077. Widocznie się pomyliłem, okej? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny nomada kręci się w pobliżu granicy. Jezus Maria, ta gra wychodziła tak dużo czasu, tyle razy była przekładana premiera, że wyszło 2076 cyberpunków innych. Trochę smutny. Dobra, co my tutaj mamy? Mogę sobie otworzyć walizkę. Coś z niej chyba zebrałem, nie wiem, może. Tutaj coś mam, nie mam, to se zbiorę. W ogóle nie wiem jak to, czy to wygląda aż tak tragicznie mi się teraz wydaje, ponieważ mam takie przeświadczenie, że ostatnim razem nie wyglądało to chyba aż tak źle. Wydaje mi się, że powinienem chyba dopracować trochę te mody. Czy mi się chce czytać te wszystkie wiadomości? Nie wiem. Poprzednim razem nie czytałem, ale czy mi się chce je czytać tym razem? Trochę średnio, ale niech będzie. Gratulacje, witaj użytkowniku. Chcielibyśmy Ci podziękować za regularne korzystanie z usług Kinoshi. Zostałeś wylosowany w naszej wielkiej loterii, dzięki czemu otrzymasz jeden prezent. Już tylko krok dzieje Cię od wygrania. Kinoshi Thermosense 9873. A dobrać nagrodę musisz jedynie odpisać na tego maila w ciągu najbliższych 10 minut. Nie zwlekaj, bo ktoś inny dostanie Twoją zajebistą termowizję. Zespół Kinoshi.
Został jest zaatakowany, uwaga, wykryto coś nowego oprogramowania, tylko podrasta zaatakowany przez 3 demony, nasz system wykrył dwie próby pozyskania twoich danych i jedną próbę zainfekowania procesora neuralnego. Konieczna jest natychmiastowa interwencja. Szybka neutralizacja zagrożenia może zapobiec kradzieży informacji, a także przejęciu kontroli nad twoimi wszczepami. Pamiętaj, wrogi Netrunner jest w stanie włamać się do twojego układu nerwowego i zmusić cię m.in. do... Przelania mu wszystkich oszczędności, zaatakowania wybranej osoby, włamania i lub kradzieży, popełnienia samobójstwa. Aby temu zapobiec, wybierz przycisk skanuj teraz, nasz antydemon niezwłocznie wyeliminuje zagrożenie. Pozostało 5-17 sekund do nieodwracalnego uszkodzenia systemu operacyjnego. Wielka loteria medyczna, kup 2 losy, trzecie otrzymasz gratis, do wygrania 1000 leków, reanimatory, wizyta u lekarza, pierwszego kontaktu, bon na dowolną operację, badanie krwi, szczepionka na cyberpsychozę, wizyta u Reaper Doka, a nawet roczny pakiet Premium Trauma Team. Nie można tego przegapić, ciesz się z... powinno być zdrowiem. Ciesz się zdrowie dłużej niż twoi sąsiedzi. Kup los już teraz. Jezus Maria, plącze mi się język. Dopiero nagrałem Rezydenta i było jakoś w miarę w porządku, a teraz mi się plącze język. Ale zauważyłem jedną rzecz. Że często nie wiem co powiedzieć i często się gubię, często się plączę i często mam taką blokadę gadania w grach, do których trochę mi się nie chce podchodzić, szczerze powiedziawszy. Nie wiem od czego to zależy w sumie, ale trochę tak imo mam. Dobra, wyposażenie, chrzanić, sieć i czytać mi się nie chce. Ty w temacie, stąd imo wychodzę. To se zbiorę. Trochę mi się ręka fiksuje, szczerze powiedziawszy. No dobra, wydaje mi się, że aż takiej tragedii w tych FPS-ach nie ma. Przynajmniej na obecną chwilę. Zobaczymy jak będzie... Jak patrzę... Tu to spada do 30 paru, ale to jeszcze jest w miarę, nazwijmy to imo, okej. Okay. Tak jedynie ma, jak ty wyglądasz stary, powiedz ty mi w ogóle. Twoje ubrania wyglądają okej, okay, twoja skóra wygląda okej, okay, twój ryj wygląda w miarę okej. Okay. Nie mam całego dnia, wiesz? Wydaje mi się po prostu, że tak wygląda po prostu grafika w tym miejscu, że po prostu tak to wygląda i nie jest to wina ustawień. Podkreślone nie są jakoś wybitne, są praktycznie na niższych możliwych ustawieniach, ale no... Jest do przeżycia, niech będzie. Dam tyle, na ile się umawialiśmy. I nie więcej. Za tyle, na ile się umawialiśmy, naprawię to sobie sam. Okej, okay, spoko. Odsuń się. Odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Cwaniakowałeś się, sam sobie go naprawię. Zastanawiam się. I co? I twoje gadanie mi nie pomaga. Zdecydowanie. Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Nie pytałem cię o zdanie. W ogóle teraz będzie najbardziej denerwująca rozmowa na początku tej gry. Nie wiem... Dobra. Czemu nie da się jej przyspieszyć? Po pierwsze. Po drugie... Jezus Maria, naprawdę ta rozmowa mnie tak denerwuje. Ona jest... Po nic, ona nic nie wprowadza, ona niczego nie rozwija, ona nie daje nam żadnych konkretnych informacji. Masz mojej cierpliwości. A jest po prostu bez sensu i irytująca. Mówiłem? Nie mądrzyj się. Daj mi chwilę. Szachmat. Całkiem nieźle. Pytanie na jak długo? Wystarczająco. Night City dojedzie. Potem się będę martwić co dalej. Dokładnie. Szukam gościa, który nazywa się Jackie Wells. Znasz go? I co? Dało się? To nie była naprawa, tylko fuszerka. Równie dobrze mogłeś to skleić gumą do rzucia. Ważne, że działa. No właśnie, działa to działa. Na chuj drążyć temat, przepraszam bardzo. Dobra, podepnijmy sobie radyjko. Nie usłyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobrą. Co ty nie powiesz? No i się zaczyna. Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, że dał ci znak. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Między innymi dlatego nie chciałem się odpalać nomada, szczerze powiedziawszy. Nie wiesz,
że jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi? Wypić z nim kawę i powiedzieć, po co się przyjechało? A nie wie, że to nie twój zasrany interes, tak szczerze powiedziawszy? I to też jest głupie, że nie ma jakiejś takiej odpowiedzi, którą można mu odpyskować. Jezus Maria, to jest takie, sorry, mój błąd, sorry, nie zostanę tu długo. Kurde, no mogło, można byłoby tutaj pojechać po całości, no tak, jakąś taką przygadankę, no Geralt by mu dogadał. Nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. A czy ja pytałem, o co ty pytałeś? Nie. Zamknij ryj. Pewnie o mnie słyszałeś. A czy ja o to pytałem i niespecjalnie? W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat, mówi ci to coś? Niespecjalnie. Niespecjalnie. Chyba się nie polubimy. Nie, i nawet nie czuję takiej potrzeby. Możesz już sobie iść, mogę ja stąd pojechać. Nie chcę mi się z tobą gadać po raz czwarty, naprawdę. To nomadzki sprzęt? Nie twój interes. Się domyślić. Słuchaj, masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Kurewsko nie lubię przybłędów. A ja nie lubię dupków. Ty i twój klan macie obóz. Co cię to interere? Jesteś z tych ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w wiadomościach? Nomadzi to największe zło tego świata? Nie, jestem człowiekiem, który szanuje system. Korporacje zaprowadziły tutaj porządek i chcę, żeby tak zostało. Korporacja ci płaci, a ty jesteś tylko psem na ich smyczy. Wiesz o tym. Mhm. I jak zaraz nie odpowiesz na moje pytanie, to będę wściekłym psem. Gdzie twój klan? Skręca mnie! Czemu nie ma jakiejś odpowiedzi typu, nie wiem, spierdalaj! Naprawdę, no... W Wiedźminie by była taka opcja, jestem pewien, bo chociaż... Dobra, nie oszukujmy się, w Wiedźminie można byłoby mu machnąć znakiem i sobie by sam poszedł. Nie ma żadnego klanu, ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Bardzo chętnie. Słyszałem, że ten stan słynie z gościnności. Cieszę się, że to nie tylko plotki. Jesteśmy bardzo gościnni. Pod warunkiem, że ktoś umie się zachować. Oj, to ludzie cię chyba naprawdę muszą nienawidzić na tym zadupiu, co nie? Bo jesteś dupkiem. Chciałbym cię przejechać, rozjechać, strzelić ci w ryj. Wziąć shotguna i ci strzelić. Niczym Ethan Winter tej cholernej Mirandzie. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się tu kręcisz, jasne? Dobra, dobra. Lubisz słuchać dźwięku swojego głosu, co? O co ci chodzi, przybłędo? O nic. No. I dobrze. Ja chcę wycofać, nie chcę wyjeżdżać, ja chcę wycofać. Hold up, ja chcę... Dobra, zaraz, chwila, moment. Zróbmy tak. Zróbmy tak. I... Kurde, wlazł do środka. A hold up, czy ja mogę wyjść? Ja chcę wysiąść, dobra. Zajrzyjmy sobie tutaj, bo on chyba wszedł tutaj w to miejsce. Co? Jednak nie jeździ? Ja się chciałbym zapytać najpierw ciebie, mój drogi kolego, gdzie polas ten twój... dupo... A tu jest! Dobra, tutaj sobie stoi, spoko. Już wiem. Teraz moje pytanie brzmi. Jak się w niego wdupić sensownie? Chyba się sensownie nie da, więc zróbmy po prostu tak. Zróbmy tak. I ha, donk! Nieprzesuwalny radiowóz! Jezus Maria, jak się skubany zabezpieczył! Dobra, to inaczej. Mogę mu ewentualnie... dupnąć? Nie mogę mu nawet dokopać, ja pierniczę, no wezmę i się wychuśtam! Wezmę się, wychuśtam, wykręcę, skręcę, przekręcę i 15 innych określeń. Nie dość, że mnie gościu wnerwia, to nie mogę go ani rozjechać, ani nie mogę dać mu najzwyczajniej w świecie wryło.
No po prostu czuję się oszukany. Jezus Maria, jak te samochody się nie kleją powierzchni, pomocy. Toż to tragedia jakaś. Te samochody to tragedia. Ja naprawdę po prostu dostanę pierdzielca w tej grze. Ale to są na chwilę obecną tylko problemy takie moje ogólne. Nie jest, nie ma to, na, to w żadnej razie na... W żadnym wypadku na obecną chwilę nie jest żaden problem jako tako gry, tylko to są problemy stricte moje. Mogę wejść na górę? Mogę wejść na górę w ogóle. Dopiero teraz mam na ten skrót, ponieważ ostatnim razem robiłem tak, że wbijałem tam na górę, brałem rozpęd i skakałem tutaj. A skakałem tutaj po to, żeby zabrać sobie to. Dobra, jak się otwiera ewentualne inwentory? Przepraszam bardzo, jak to się robiło? Pod P, nie pod P. Pod P są zdolności, ale spoko, ekwipunek. Czy ja mogę coś założyć ewentualnie? No dobra, widzimy V podczas tego. No, w sumie aż takiej tragedii nie ma. Mogło być lepiej, mogę trochę na tym popracować, ale mi się nie chciało! Autentycznie mi się nie chciało, dobra. Czy mogę to założyć? Jak to mamy? Pancerz ten sam, także mechu hechu, trochę nie. Czy mogę zmienić koszulkę? Nie mogę zmienić koszulkę, spoko. Tutaj nic nie pozamienię, tutaj nic nie zrobię. Mamy jedną spluwkę, której i tak teraz nie mogę użyć. No dobra, trudno. Hopsa! Ała. Dobra, czy coś tutaj będzie ewentualnie do zdobycia, do podniesienia? Weźmy sobie kucnijmy. Czy coś było pod tym masztem? Czy coś zdobędę, skarnę, wezmę, podniosę? Chyba nie. No, czy ja mogę? Dzięki, gro. Już. Dobra. Trochę nie ogarniam sterowania na chwilę obecną, ale myślę, że to ogarnę. Myślę, że sobie poradzę. Dobra, najważniejsze pytanie. Wygląda lepiej niż poprzednim razem, dupy nie urywa, ale klatki są. Także o to w tym głównie chodziło, żeby były klatki. Także nie będzie tutaj wodotrysków, ta grafika nie będzie zniewalająca jak na, nie, jak na innych gameplayach. Ja się cieszę, że działa, ok? Działa to działa, styl playable, że tak powiem. Plus już w samym mieście będzie wyglądało to troszeczkę lepiej niż tutaj. No dobra, podłączmy radyjko, zobaczmy co tam grają, o czym powiedzą. Halo. Za halo to w mordę walo. Odbiór. O, jesteś. Willy McCoy, dobrze cię słyszeć. I chciałbym móc powiedzieć to samo. W ogóle nie wiem jeszcze jak będzie z odcinkami, jak długo one będą trwały. Odszedłeś z rodziny nomadzkiej i nie mogę ci więcej pomagać. Nie wiedziałem, że jesteś taki strachliwy. Lojalny. Zasady to zasady. Na nich stoi ten system. Nomadzi dostają roboty od ręki, bo to ich teren. Jakbyś wciąż należał do Backerów, to nie byłoby problemu. Może trzeba było dołączyć razem z nimi do Snake Nation. Snake Nation może mnie pocałować w dupę. Raptem wyszczekany się zrobiłeś, co? Ale z panem Dupkiem nie chciało ci się gadać w ten sposób. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak on się nazywał? Jackie Wells. Oczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. I nie dzwoń więcej. Ała! Ranisz moje uczucia, gościu. W ogóle tak, nie wiem jak to będzie z odcinkami. W sensie nie jestem pewien, czy zamierzam robić odcinki o długości... Tak jak było to wcześniej w wypadku Wiedźmina, te parę lat temu, kiedy nagrywałem trójkę. Co prawda nie skończyłem, ale nagrywałem. I w trójce było tak...
I w trójce było to tak, że ogrywałem to, robiłem odcinki tak po długości 40 paru minut, w porywach do 50. I się zastanawiam, czy w wypadku Cyberpunka będzie tak samo, czy raczej będę robił to troszeczkę krócej, nie mogę tego przeczytać, jeszcze będą to odcinki 35-minutowe. Obstawiam 40 jednak, szczerze powiedziawszy, bo wydaje mi się, że to jest taka gra typu też Wiedźminowa, skoro robi to CDP, że będzie tutaj dosyć dużo gadania. Więc żeby nie było tak, że po prostu będzie tylko gadanie na 30-minutowym odcinku, co zdarzało się parę razy w Wiedźminie nawet. Chyba w jedynce kiedyś, jak ogrywałem to na innych kanałach, to tak było. Że... było tak, że mogłem 30-minutowy odcinek przegadać z NPC-tami. Także ogólnie będą odcinki po 40 parę minut, ale ten odcinek będzie krótszy z tego powodu, że nie chcę, żeby się sekwencja zrobiła 50-parominutowa jak poprzednim razem, kiedy to ogrywałem, ponieważ troszeczkę się przeciągnie w międzyczasie. Więc dotrę do pewnego momentu i w tym pewnym momencie zakończę odcinek po prostu. Ja wyhamuję, dobra, trochę nie taki obrót był, ale mniej więcej siadło. No co wiem, przy okazji słup, niszczenie otoczenia jest w miarę przyzwoite. Zróbmy tak, że zatrzymajmy się u Jackiego tyłem, żeby łatwiej było zapakować przesyłkę. Jezus Maria, ten samochód robi co mu się żywnie podoba. Już, okej, dobra. Wysiadka, halo, dzień dobry. Cześć i czołem, kluski z rosołem. Że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Bardzo możliwe, że tak. Na razie posłużę sobie... zrobię typową wiedźmińską rzecz, czyli pochodzę po twoim domu, pozabieram twoje rzeczy, biorąc pod uwagę, że i tak nie będziesz oponował w żaden możliwy sposób, po prostu to wszystko pozbieram. Także... bo wiesz, ja się potrzebuję wzbogacić, prędzej czy później, będą mnie te wszystkie rzeczy potrzebne, więc póki co... dzięki za pieniądze. To ciebie szukam. A ty to? Jestem Jackie Wells. Wi. Podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. Interesujące, naprawdę. Człowiek z zasadami, co? Warto je mieć, Mano. Mogą zabrać ci wszystko, ale tego nie zabiorą. A zdziwiłbyś się, powiem szczerze. Nie takie rzeczy ludzie robią w internetach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Haywood. Nigdy nie byłem w Night City, niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak, jest. Każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Widzę, że się dogadamy. Towar. Co jest w środku? Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Dlatego ja też nie wiem. Nie wiesz, co przewozimy? To przecież kradziony korporacyjny towar. Od razu skradziony. Ktoś go zgubił, ktoś inny go znalazł. Komuś przekazał, teraz leży tu. Efekt motyla. Czy jakoś tak? I nikt tej skrzynki nie będzie szukał, co? Problem nie polega na tym, czy będzie szukał, tylko czy znajdzie, zanim ona przekroczy granicę, nie? Ma sens. Trzeba wpakować to do auta. A huevo. Dobra, łapaj to, kolego, ja ci nie pomogę. O, tutaj coś mogę ci jeszcze zabrać z domu. Już dzięki. Myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczeć na widoku. Tutejszy szeryf wygląda na skurwiela. Bo jest. Dobra, już otwieram ci bagażnik, księżniczko. Bo sobie nie otworzysz, widzę. Ciężkie. Oj tam, nie przesadzaj. Chcesz za to kasę? To pracuj, ja robię za kierowcę. I nastawiam karku za ciebie. Jedziemy? No jedziemy, tylko samochód mi nie chce ruszyć. Jezus Maria, jak on odskoczył. Nie w tą stronę, nie tak to miało wyglądać, Jezus Maria. Czy są jakieś mody, które sprawiają, że te samochody lepiej jeżdżą, będą się poszukać? Do tego transportu. O
Oczywiście, że ma. Fixer nie przekazał. I uwaga, wchodzę driftem! O, okej, dobra, wszedłem driftem i się udało nawet. Jestem pod wrażeniem. W końcu jesteśmy zawodowcami, nie? Aż jestem w szoku, że mi się to udało aż tak ładnie wejść w ten zakręt. Na pewno przewoziłeś już kiedyś kontrabandę? A co? Denerwujesz się? Ja? Pewnie się wystraszył helikoptera. W sumie nigdy nie patrzyłem, co ten helikopter tam robi. A może powinienem? Czego ja widzę takie dziwne artefakty z lewej strony? W sensie przy tym budynku, przy tym mieście? Zeskanują nas i sprawdzą papiery. To jest grafika czy artefakt? Chyba grafika. Ja będę mówić. To jest jakaś mgła i po prostu prześwitują neony, czy po prostu tak to ma wyglądać? Nie wiem. Czy te czaszki były wcześniej tak pokazane na tych postaciach? Nie wiem. Proszę skierować pojazd do strefy kontrolnej. No już, spokojnie. Podjeżdżam, dzień dobry. Proszę pozostać w pojeździe. Nic nie robię, czekam. Mam złe przeczucia. No shit! Zdajesz sobie sprawę, że oni widzą, jak się denerwujesz. Uspokój się, bo się zorientują. Dobra, wiem. Daj papiery przewozowe. Będą potrzebne. Trzymaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Lost on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A... czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Daj pieniądze. Będą potrzebne. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingala madre. Co teraz? Daj pieniądze. Spokojnie. Na razie wszystko idzie według planu, zgodnie z procedurami. Wygląda na to, że wiesz, co robisz. A zdarza mi się czasami. Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kred chip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Oczywiście, że tak. Jasne, zapomniałeś. Czy to może nie razem nie był taki pseudo pendrive? Zmienili grafikę, czy mi się wydaje? Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak. Okej. W ogóle czy on się teraz przeniesie na drugie siedzenie, czy nie? Chyba nie. Myślałem, że to zaimplementują. No nic, trudno. Cześć i czołem, dzień dobry panowie, jak leci? Masz broń? Odłóż ją tutaj. Dobra, trzymaj spluwkę. Nie wiem w sumie, co by się stało, jakbym poszedł z nią do środka. Tylko jej nie zgub. Teraz do pokoju numer 2. To broń po tatusiu, jasne? Żebyś mi jej kurna nie uszkodził, bo wtedy ja uszkodzę ciebie. Przy jej użyciu, jak ją znajdę. Albo naprawię. Znam zasady. Wszystko jest w papierach. Zaraz zobaczymy, czy jest, czy nie ma. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Tak, dokładnie wszystko. Mam jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Wszystko się zgadza. Tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? Powinno być z twoją starą. Z żadną. Z żadną. Jeżdżę sam. Wykopali mnie. Ważnie. I niezbyt mądrze. Bywa, ja inteligencją nie grzeszę. Zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Pozwól, że to przemilczę. Idź już. Kolega czeka na ciebie w samochodzie. A no czeka. Także dziękuję panie władzu. Przyjemnie się robiło z panem interesy. Nie zapomnij swoich rzeczy. Tak. Dawaj broń po tatusiu. Już. Raz. Gimme. Dawaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. A dziękuję. Wezmę sobie. Wydaje się, że Night City to pierwszy nie da. Co zrobisz? Przeładowany, naprawiony. I teraz tak. Mógłbym wbić do samochodu i ruszyć dalej, ale to be honest, odcinek zakończę w tym momencie, wiesz, że sobie nam o 40 minutach, ale trochę nie czas nagli, a teraz sytuacja byłaby taka, że podziałoby się troszeczkę tam dalej i w sumie nie chce mi się robić 50-minutowego odcinka.
Chyba, że może byłby się wyrobił w te 10 minut? Nie będę ryzykował. Od następnego odcinka będziemy robić trochę dłuższe materiały. Tak więc, kończę. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Cyberpunka wam się spodobał. Jezus Maria, cały czas mam w głowie tego rezydenta i ciągle o tym rezydencie mówię. Muszę się odzwyczaić. Mam nadzieję, że Cyberpunk wam się spodobał. Jeśli tak, będziemy stawić łapkę w górę, by tak poinformować. Dajcie znać w komentarze, co sądzicie o odcinku, czy wyczuwaliście jakieś dropy FPS-ów, czy grafika was boli, czy nie. To się przyda, ponieważ wydaje mi się, że ogramy tak powiedzmy 10 odcinków ogramy. I na podstawie tego sądzimy, czy będziemy grać dalej, czy się wstrzymujemy z Cyberpunkiem na razie. Także bądźcie aktywni, dawajcie znać. Zostawcie suba na kanale również, jeśli jesteście tutaj nowi i jesteście tutaj pierwszy raz, a Cyberpunk wam przypał do gustu. I chcecie być na bieżąco z serią, to wtedy was nic nie ominie. A my co? Widzicie się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie i cześć!